O rany, ale choinkę rumuneńską. Nie, ale jest syrenka przymostowej. To jest ta syrenka z moich czasów. Ha, ale draństwo. No tu stała, tak? Tu. Myślę, że taki dyn, coś szanić syrenkę. Idziemy do mojego przedszkola. Kurczę, to zabawne, wtedy to wydawało mi się takie olbrzymie, wielkie. Ale to... Chyba jak miałem 6 lat, pierwszy raz pocałowałem koleżankę. Nie pamiętam, jak się nazywała. I podchodziliśmy do okien, pytaliśmy się fajnie. Pierwszy było gwiazdeczka, poziomka chyba. Teraz sieciówki wszędzie. Ale tu pod Starym Miastem było dużo kanałów. Sprawdzaliśmy, czasem były niezamknięte na kłódki, latarki. Zdawało nam się, że jesteśmy powstańcami warszawskimi. To jest kolejna rzecz, której się człowiek uczy przez lata, asertywność. Jestem z kolei uparty jak osioł. Stara Prochownia. Szkoda mi wyjść z nim. Idziemy. Igor, jak to jest? Pani miała mnie wymęczyć, a sama jest zmęczona i prosi, żeby już to kończyć i do domu iść. Ja się dopiero rozkręcam.